jak śmiga. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 Toyota GR86 2.2 silnik. To nie jest byle co, przypominam wam, Toyota GT86 chyba też G86 miała tylko dwulitrowy silnik. No, nie jest jakaś duża różnica, ale zawsze coś. Oczywiście silnik benzynowy, nie diesel. 2022 rocznik to jest nowy samochód w Forzie, ale nie jest to nowy samochód ogólnie, dlatego że fani Gran Turismo 7 mogli tę furę już dużo wcześniej testować niż gracze Forzy Horizon 5. Furka wygląda sobie tak i jest taka grzeczna z wyglądu, bym powiedział, nawet taka bardziej damska, co nie? Te takie światła z tyłu i z przodu. Samochód możecie sobie kupić za, uwaga, 300 tysięcy złotych nowy. I tak trzeba chylić czoła w kierunku Toyoty, że podjęła próbę ratowania europejskiej motoryzacji i na rynku europejskim ten samochód możemy sobie kupić. Ale 300 tysięcy? Mamy tutaj nieco ponad 200 koni mechanicznych w standardzie. To nie jest dużo jak na 300 tysięcy złotych. W tej cenie mamy już Mustanga chociażby, no nie? I to wcale nie importowanego, tylko nowego. Osobiście jestem mocno za marką Toyota, bo jest to chyba jedna z niewielu marek, która ostatnimi czasy naprawdę obronną ręką wychodziła z każdej opresji. Mieliśmy shortage na różne części, czyli brak dostaw różnych części i natychmiast pogrążyło to wiele marek europejskich, takich jak Audi, Volkswagen, po prostu nie mieli komponentów do swoich samochodów. Teraz oczywiście sytuacja już się poprawiła, ale Toyota miała swoje dostawy, swoje, nawet chyba większość części sama produkuje do swoich samochodów, ale miała zabezpieczone dostawy na tyle, że tamta sytuacja niespecjalnie na Toyotę wpłynęła, ale wpłynęło to na ich zarobki, dlatego że Toyota była najczęściej kupowanym samochodem w latach pandemii. I tak samo teraz jest, widzicie, ta nagonka na samochody elektryczne. Unia Europejska dyktuje wszystkim dookoła, że mają jeździć elektrykami, no i to producenci samochodów też odczuwają przez różnego rodzaju restrykcje, ale ja bym to nazwał zwyczajnie po imieniu, sankcje na produkowanie samochodów spalinowych, coraz to bardziej wygórowane normy spalin i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest wszystko jedna wielka bzdura, ale nie będę się zagłębiał w sprawy polityczne. Wróćmy sobie do Toyoty. I co robi właśnie Toyota? Toyota wydała swojego elektryka. To był samochód podobny do Toyoty RAV4 z wyglądu, trochę taki bardziej futurystyczny. On się tam jakoś nazywał BZX, coś takiego dziwnego. Okazał się strasznym niewypałem, tak w ogóle. I teraz Toyota, tak mówiąc już ostatnio, pracuje nad swoimi modelami samochodów elektrycznych, które będą miały do 900 km zasięgu. Co myślę, że jest spoko opcją. Przede wszystkim, znając Toyotę, dużą uwagę zwrócą na bezpieczeństwo tych pojazdów, czyli żeby w ogóle nie istniało ryzyko samozapłonu. Bo jeśli mówimy o samochodach elektrycznych, to ryzyko minimalne jest. Musicie brać pod uwagę fakt, że to nie jest tak, że wszystkie samochody elektryczne się palą. To jest jakiś malusieńki odsetek. Tylko chodzi o to, że w mediach społecznościowych 6 albo 20 razy mocniej rozchodzą się pożary samochodów elektrycznych w stosunku do pożarów samochodów spalinowych, które od lat, od dziesięcioleci były na porządku dziennym. Toyota ma swoją linię samochodów hybrydowych, które moim zdaniem są absolutnie fantastycznym wyborem dla każdego, kto chce oszczędzać na paliwie, jeżdżąc w okolicach okołomiejskich. Tak jak ja robię nie więcej jak 40 km na dzień, tak powiedzmy kilka razy w tygodniu.
samochodem, czasami zrobię może tam 100, a czasami wiadomo, że zrobię też i 2000, jak gdzieś tam pojadę dalej na drugi koniec Polski, ale ogólnie hybrydowe samochody, jak dla mnie przynajmniej w miejscu, gdzie ja mieszkam, czyli w takim zgromadzeniu miejskim, mają sporo sensu i zdecydowanie są fajnym wyborem dla mnie. A tutaj mamy samochód totalnie manualny, manualna skrzynia biegów, 200 chyba tam 37 koni mechanicznych, coś takiego. Mamy 2,2 albo 2,3 litrowy silnik benzynowy. I wow, i czego chcieć więcej? Brać i bawić się, to jest tego typu samochód. Tak samo jak doceniam Toyotę za ich Yariskę GR Gazoo Racing. Fantastyczne rzeczy oni wypuszczają, wyciskają ostatnie soki z tych spalinowych maszyn. Nie porzucają tej technologii, która jakby nie patrzeć jest przestarzała mocno. I jest to mocno prymitywne w porównaniu do samochodów elektrycznych, ale jednak jest to technologia dużo bardziej rozwinięta niż samochody elektryczne, a zwłaszcza magazyny energii w samochodach elektrycznych. Dlatego nie warto tego tak po prostu zostawiać z dnia na dzień i Toyota jest tego świadoma i nie rzuca się wszystkimi siłami na nowe silniki elektryczne i nie mówi: hej, my od 2025 roku będziemy produkować tylko samochody z silnikami elektrycznymi. Nie, oni mówią: okej, będziemy robić fajne samochody hybrydowe, będziemy mieć tam może kilka elektryków, ale nie zapomnimy o tym, co jest najfajniejsze w motoryzacji, czyli manualna skrzynia biegów, silnik spalinowy, benzynowy, jakiś tam doładowany, niewielkie, lekkie auto, napęd na tył. I proszę bardzo, tak zaraz po Subaru BRZ, Toyocie GT86 pojawiła się Toyota GR86. I mnie osobiście ten samochód z wyglądu się nie podoba, a dla mnie wygląd to jest takie 70-80% samochodu. Jeśli miałbym wybierać taki samochód, wiesz, typu: o, muszę się na niego patrzeć, o, to jest taki mój dzidziuś. Nie taki samochód typowo do transportu, że gdzieś tam sobie chcę dojechać czy załatwić jakieś tam swoje codzienne sprawy, tylko jest to taki samochód typowo do tego, żeby się bawić. Zdecydowanie ta Toyota nie będzie moim konikiem. Jest po prostu zbyt damska i wolę... Można to nazwać poprzednią generację? Chyba nie. Ale Toyota GT86 podobała mi się bardziej. Wydaje mi się, że miała taki groźniejszy wygląd. To auto jest takie bardziej damskie, chociaż no, większa pojemność, nie? Więc teoretycznie powinno to lepiej dawać. No ale zajedźmy sobie do garażu, zobaczmy, co z tym samochodem możemy zrobić, jeśli chodzi o modyfikację wyglądu. Chodźmy w części wizualne. Co Toyota nam zaoferuje tutaj? A, okej, dobra, dodają nam się te aerodynamiczne wstawki. Tutaj możemy sobie kaczkę dodać z tyłu. O, taki jakiś dziwny spoiler. Ale no, tak jakby nie pasował do tej klapy. Wypadałoby, żeby był taki zakrzywiony na tą klapę, nie? A tu taki odstający paskud. No trochę pasuje, no, może do zderzaka dolnego jakoś by tam pasował. To jest w ogóle Rocket Bunny, czy mamy do tego samochodu body kit? O! Popatrz, popatrz, to nie są żarty. To jest samochód z 2022 roku. Ten samochód ma rok i już jest do niego pakiet poszerzenia. Jestem w szoku, wow, okej. Okay. Dobra, no to teraz to my możemy tutaj powalczyć. W ogóle zobaczcie, jakie ciekawe są nadkola. Mamy tutaj takie elementy jakby stalowe albo coś takiego. Podejrzewam, że to jakieś włókno węglowe albo plastik, ale wygląda tak... bardziej agresywnie teraz. Teraz z tego samochodu zrobił się bardziej taki chłopieńcy, no nie? Nie to co wcześniej. No, to teraz to mi się zaczyna podobać. O, i w tym wypadku spoiler Rocket Bunny zdecydowanie nam pasuje do całości i ma więcej sensu. Tak od razu zobaczyłem Rocket Bunny i od razu... O kurde, a tu co mamy? Haha! Możemy zwiększyć profil opony. Wow! Zwiększanie profilu opony... Oni dodali wraz z aktualizacją rajdową do Forza Horizon 5. To jest ciekawe, bo jeśli zwiększamy profil, to oczywiście zwiększa nam się całościowy cal koła,
ale czy dzięki temu możemy jeszcze bardziej zwiększyć felgę? Nie wiem właśnie. No i z tyłu możemy jeszcze sobie powiększyć. Ciach! Takie coś. Boxera dwulitrowego możemy wrzucić. To jest tak swoją drogą chyba silnik z Subaru BRZ albo Toyota GT86. Ciekawe, nie? Tutaj też mamy silnik Boxer, słyszycie, że on brzmi inaczej, 4 litry, ale już sześciocylindrowy. Ty, same Boxery! Tutaj znowu mamy Boxer czterocylindrowy, dwulitrowy. V8, 6,2 litra. To jest chyba z Supry, albo coś. Nie, tu był Supra, a nie wiem, kurde. 4,5 V8. I w standardzie mamy, zaraz zobaczmy, displacement 2,4 nawet silnik można zaokrąglić. Myślałem, że 2,2, 2,3. Ja mam ochotę spróbować ten samochód zrobić do wyścigów. Kurde, 1100 kg. W standardzie mieliśmy 1275 kg, 228 koni mechanicznych. To jest naprawdę dobry wynik. Kurde, szok. I tak fura wygląda po tuningu. Mam tutaj zrobiony taki tuning bardziej szosowy i jestem... Mam ochotę sprawdzić, jak poradzi sobie na wyścigu, jak tym się będzie jeździć. Zrobiłem taki wymaksowałem standardowe podzespoły tego samochodu. Oczywiście dałem zawieszenie wyścigowe, ale jeśli chodzi o napęd, to wszystko jest w standardzie razem ze skrzynią. Chociaż nie, no, skrzynię biegów dałem wyścigową, wiadomo, nie? Żeby te biegi tam wydłużyć lub skrócić, ale mamy 6 biegów. I oczywiście manual, także no, tutaj zainstalowałem klatkę bezpieczeństwa, więc mamy taką wielką belkę na przedniej szybie. Ja to zawsze wywalam te klatki bezpieczeństwa albo ich nie instaluję po prostu, dlatego że one mnie denerwują. Ostatnio testowałem taką fajną skrzynię biegów, która miała międzygazy właściwie, tylko przy hamowaniu, nie? I tutaj to by mi się przydało teraz w tym samochodzie, bo w standardzie ten samochód powinien międzygazy mieć. Toyota lubi instalować do swoich samochodów różne takie systemy wspomagające i do kierowcy należy wybór, czy takie systemy chce sobie włączyć lub nie. Gwiżdżę, świszczę. Fajnie to brzmi. No ale jeśli gracie na padach i nie macie jakiegoś takiego fajnego urządzenia do sterowania tymi samochodami, to to auto będzie kompletnie nieciekawe. No bo co jest ciekawego w 400 koniach mechanicznych w Fordzie Horizon 5? Tu chcemy mieć 1700 koni mechanicznych, 1500, a co najmniej 1000, żeby jeździło się jakoś ciekawie, prawda? No bo co by tutaj w Fordzie więcej będziemy mieli do roboty, niż jechać sobie przez pola 300 km na godzinę. Ale jak już macie jakąś fajną kierownicę i chcecie się tak pobawić na spokojnie, to ten samochód myślę, że będzie perfekcyjny do tego. Dałem sobie tutaj nawet jakieś takie malowanie do niego. Finalnie zostałem przy białym kolorze, ale te nadkola, no, są takie, no, nie pasują do białego koloru. Trzeba by było tutaj coś innego wymyślić, ale to malowanie podobało mi się bardzo. Jest takie stonowane w stylu Japan. Podoba mi się. No dobra, chodźmy na jakiś wyścig. I let's go! Wow. Aha, ja mam tyle mocy, że już na dwójce się zdusił. Spoko. Ja się zastanawiałem, co to i tak buksuje, ale nie, on po prostu dwójkę już skończył. Ten bodykit, który założyliśmy sobie, Rocket Bunny, on ma możliwość regulowania docisku i z tyłu, i z przodu, także możemy sprawić, że ten samochód będzie całkiem przyjemnym wozidłem do pokonywania zakrętów. Dodatkowo możemy tutaj zrobić swap na silniki Boxera i na przykład spróbować wymaksować ten samochód w klasie S1. I może być to całkiem dobre wozidło do rywalizowania z takimi samochodami jak Porsche Cayman z przodu,
Myślę, że byłaby szansa, żeby tam powalczyć po hardkorowych modyfikacjach. Chociaż przypominam wam, Porsche Cayman ma silnik montowany centralnie, również Boxer. Także to jest świetnie prowadząca się wyścigówka, że tak powiem, z tej klasy. Wygląd ostateczny Toyoty jest taki i ostateczne przeznaczenie też jest takie, myślę, prawidłowe. Brakuje tu dystansu w sumie do przodu, żeby załadować. Zamontowałem tu 857 koni mechanicznych i dałem silnik Boxer. W ogóle co my tu mamy na masce? Znaczek Ferrari albo coś takiego? Ciekawie to wygląda w sumie, nie? To Ferrari jest? Nie, to nie jest Ferrari, to jest jakiś znaczek okejki na masce i tutaj z boku. Podoba mi się. Sześciocylindrowy, podwójnie doładowany silnik Boxer. Samochód przygotowany do driftu. Czy to będzie driftować? Właściwie gdzie ja jadę? Właśnie minąłem najlepsze miejsce, jedne z najlepszych miejsc do treningu driftowego. Polecam wam właśnie tą miejscówkę, jeśli gracie na kierownicach i jeśli gracie na padach, też wam polecam, żebyście się tu udali i potrenowali drifting. Ale to pięknie śmiga! Ej, to są moje pierwsze ślizgi tym samochodem i wszystko weszło jak w masełko, wow! Ja mogłem zacząć od tego, a nie robić jakieś wyścigi tym samochodem. Absolutny sztos, na tej trójeczce wszystko tak wchodziło pięknie. Dałem tutaj szerokiego kapcia, no bo 800 koni. I tak ładnie masełkuje na tych zakrętach, jestem w szoku. Ej, róbcie sobie tę furę do driftu, jest świetna! Wow! I tutaj w zakręcik, nawroteczka, ale wszystko tak stuprocentowa kontrola. Wow! Ej, jak chcecie tuning driftowy, ten co sobie teraz zrobiłem do tego samochodu, to dajcie znać w komentarzach, podrzucę wam w shortsie o tej Toyocie. Wow! Wydaje mi się, że naprawdę się udał. Zobaczę jeszcze, jak na kamerze z kokpitu mi pójdzie. Wywaliłem tą klatkę bezpieczeństwa, żeby mi nie zasłaniała widoku, ale fajnie by było, jakby można było. A, mogłem w sumie inną klatkę bezpieczeństwa, która nie zasłania widoku, zainstalować. Ja tak naprawdę nie wiem, co to w Forzie robi. Ponoć gdzieś tam usztywnia ten samochód jakoś tam, ale w jaki sposób nie udało mi się nigdy zbadać w tej grze. No dobra, chodźmy sobie jeszcze kawałek dalej. Tutaj będziemy mieli taki zjazd z górki. Zobaczmy, jak przy wyższych prędkościach, bo tu są takie gładsze zakręty. Wow! Totalny kosmos! Przeważnie jak wsadzałem do samochodów body kit, to te samochody w Fordzie prowadziły się na drifcie słabo. Były takie nadsterowne, bym powiedział. Na pewno nie trzymały się tak w drifcie pięknie jak GR86, którą jadę teraz. Tutaj oczywiście zrobiony jest swap, teraz nie mamy standardowego silnika, ale muszę przyznać, że ten po swapie brzmi fantastycznie. Posłuchajcie z tyłu. Thank you.
Mamy fajne marchewy wtedy, kiedy trzeba, tyle ile trzeba. Naprawdę, kurde, to będzie mu jakiś samochód zlotowy. O się, fantastyczny, naprawdę. Do driftu? Genialny. Niestety większość moich samochodów w garażu są to właśnie samochody do driftu. I jak chce się jakoś normalnie pościgać, to nigdy nie wiem, czy ten samochód jest do driftu, czy nie, i czy mam go wybrać, czy nie. No i ten samochód znowu, kolejne auto driftowe będzie, cholera. Ale jest genialne, zróbcie sobie do driftu koniecznie. Toyota GR86, dajcie znać, co o niej myślicie. Na początku wyglądała damsko, teraz wygląda stuprocentowo męsko, brzmi męsko i ma siły tyle co mężczyzna. Więc po modyfikacjach zdecydowanie jest to męski samochód. Zobaczcie na ten wlot powietrza z przodu teraz. Ja, ten intercooler, ale genialnie, to jest to. No nic, moi drodzy, trzymajcie się, na razie, hejas!